using my Lego sets to recreate famous movie scenes. Interesting. We can go one better than that, my friend. Co musimy tu zrobić? Speed champions at the movies. Full-sized. The Italian job, anyone? Tak, wiedziałem, że to jest nawiązanie do Italian job. Te mini coopery. W komentarzu nawet na YouTubie ktoś tak powiedział, że te mini coopery są nawiązaniem do Italian job. Aż chyba sobie obejrzę ten film, zobaczę. Jesteśmy na... Aha! Chyba do celu muszę dojechać... Gdzie tu jechać? Aha, na dole. Wow, 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 wow! Chciałem włączyć spowolnione tempo! Wiecie, z undercovera mi to jakoś zostało. Musimy tu jechać kanałem. Ojej, tu ciężko trafić. Jeszcze raz. Ja nie będę tego powtarzał. Mini is a 67 rally edition rather than a 68 like in the film, but I don't hear anyone complaining, do you? I... udało się. Pięknie. Jak zdam, to do końca czerwca powinienem mieć Xbox One z Forzą, więc może... A oto Lego jeszcze poproszę o ten dodatek. Kurde, ja bym chciał, jak ja bym dostawał za każdym razem, kiedy zdawałem z klasy do klasy, dostawałbym Xboxa. Człowieku. Ja kiedyś marzyłem o PlayStation 1. Nie o Xboxie. Oh yeah. Spowolnione tempo w Forzie, ciekawy pomysł. Tak, zwłaszcza na multiku, nie? Okej, okay, mamy jakieś kolejne klocki. Zostało mi 115 klocków do odblokowania kolejnej części tutaj. Jedziemy dalej. Włoska robota. No, jest tutaj nawiązanie właśnie do tego filmu. Ciekawe, nie? Też mieliśmy tutaj wjazd do tego kanału. Będziemy znowu jechać Ferrarką. Na podstawie filmu The Italian Job zrobiono grę ze starszej wersji. Mam tu na płycie. O, ciekawe, nie wiedziałem o tym nawet. Dobra, musimy teraz zrobić skok w tej Ferrarce. Zobaczcie, jak teraz fajnie cienie padają na tych klockach. Normalnie ray tracing, nie? Ładnie wygląda ta gra, kurde. Musimy... Oj, na jedną gwiazdkę musimy skoczyć 100 metrów. Chyba dam radę. To musimy się zatrzymać, bo niestety na rondzie prosto nie przejedziemy, bo na rondzie, na samym środku ronda stoi wielki budynek. Okej. Dobra, mamy skok. Trzeba tutaj zjechać z drogi trochę. O kurde. I jump! Poszedł, kurde. Dobra, 316. Mam nadzieję, że zaliczyłem na trzy gwiazdki. Jak fajnie zaparkowałem na górze, nie? Jest, udało się. Siema, Olek. Każdy Polak może sobie teraz Xboxa kupić. No teraz tak, ale nie kiedyś, no. Dobra, pyk. Kiedyś to nie było takie proste. Teraz te konsole nie są takie drogie, nie? Jak na nasze polskie warunki. Kiedyś to naprawdę nie było. To ta elektronika ze Stanów. Wszystko takie drogie. Ale kiedyś gry były tańsze, nie? Kiedyś miałeś 120 zł i kupowałeś każdą nową grę.
a teraz nauczyli nas, że nowe gry kosztują po 400, po 300 zł, po 250 to jest tak minimum. They say what we're doing just isn't possible in a full-size Lego racer. Show them how wrong they are, will you? Kiedyś to było grzecha, nie? Co? Piotr napisał, ja od 2 tygodni przerzuciłem się na Xbox One i jest to dla mnie spory skok pod względem jak najbardziej grafiki. A jak włączyłem Forza Horizon 4, to byłem porażony. Moje oczy dostały oczopląsu. Oczopląsu? W sensie, że ci się podobało, czy nie? Te konsole to jak za darmo, tak. Elite Destination Performing Speed Skills Before You Arrive. O, oh, okej, okay. Czyli musimy szybko jechać. Dobra, musimy naprawdę szybko jechać, żeby dostać te skille prędkości. W razie mamy jedną. Także musimy praktycznie zrobić to samo co wcześniej. Też trzeba bardzo szybko jechać. Wcześniej musieliśmy mieć minimalnie 290 km na godzinę. I tyle, nie? I tak z tą prędkością cały czas jechać, żeby zaliczyć zadanie. Musieliśmy sobie jechać do celu. A teraz musimy skille po prostu nabić, nie? Te skille prędkości, więc też trzeba bardzo szybko jechać. Ale ten McLaren jest naprawdę bardzo przyczepny, więc w większości przypadków to nie powinno być problemu, żeby się zmieścić w zakrętach. No ale znacie mnie, jak ja coś pochwalę, to zaraz pewnie skończę w ścianie. Wpadłem w poślizga. Cyk. Jeszcze raz. Dobra, ile musimy mieć? 13 tych z prędkości. Oj. A mam 12 na razie. Rekej. No nie! Kurde, jak miał to nabić? Ostatni skill mi został do nabicia. Nie, ja to powtarzam. Muszę mieć 13 tutaj. Ej, to nie jest już takie łatwe. Dobra, teraz jedziemy na pełnym gazie. W ogóle zobaczcie, jak na tych drzewek plastikowych z klocków Lego się odbijają fajnie światła. Jak wpadłeś w pościg, to miałeś 13. Wiem właśnie, ale cofnąłem, nie? I mi się popsuło. Chyba jak się cofa, to się kasują te skille. Nie można cofać może w takim razie. No, serio? Znowu 12? No nie, jak to jest? Może właśnie nie można tutaj cofać? Da się tutaj powtórzyć? Da się jeszcze, dobrze.
Nie mogę cofać, bo jak się cofa, to wtedy się kasują te skille. Trzeba w jednym ciągu to przejść, w takim razie. W sumie tak się zastanawiam. Wcale nie muszę... Mogłem po prostu sobie trochę cofnąć, nie? Tak, czekaj. Ale zaraz my tu szczitujemy, kurde. Cofniemy sobie kawałek. Myślę, że i tak w czasie się wyrobię. Patrz. No i tam parę set metrów powinno nam wystarczyć, nie? Zobaczymy teraz. Ale zwróćcie uwagę na te drzewa. Zobaczycie, że jak będę przejeżdżał koło jakichś drzewek, to na nich światła będą się też tak śmiesznie odbijać. Ten blask świateł od samochodu. Jakby się nie zaliczyło, czy co? Tam miałem parę tych skillów prędkości. Dobra, nie mogę cofać. A widzicie tutaj, jak się odbija od tych drzewek? Śmieszne. No. Co mu się wydarzyło? O, przeżyłem ja to. Jedź, jedź, McLaren. O kurde, a teraz nie zdążę. No nie, jak to? Kurde, 2 sekundy zostało. Nie można cofać. O kurde. Trzeba szybko jechać, nie można cofać i nie można się wycofać. Jeszcze raz. Trudne to jest. Te szczątki smoka bardzo przypomina Gothic 3, ale gdybyś tylko tego w Gothica 3 grał, Szczepan. O, teraz to tak. No to wyzwanie jest trudne. Muszę się skupić. Jak teraz się nie uda, to ja to pierniczę. Dobra, poszło. To jakaś fobia perfekcjonalistyczna. Nie, ja po prostu chcę jak najwięcej tych klocków zdobyć, wiesz? Trzy gwiazdki muszą być, w końcu trzeba pokazać te laty gry w Fordzie, raczej lata. Obstawiam, że jeszcze dzisiaj Lutek zrobi story na 3 gwiazdki. Tak, zrobiliśmy sobie, bez problemu. Tak, bez problemu, kurde. Dobra, ile nam jeszcze zostało tego? Jedno, ostatnie. Dobra, zobaczymy co tutaj będziemy musieli zrobić.
Ostatnia rzecz nam została w tym story. The Awesome Tour. Fans are pouring into Lego Valley from our Horizon UK festival, and it's all thanks to you. So, I've got one more job for you. Czy da się tunigować auta z Lego? Da się tunigować auta z Lego. Ferrari ma trochę opcji wizualnych, ale nie są one jakieś tam, wiesz, że doczepiasz sobie na przykład rakietę na dachu czy coś, nie? Po prostu jakieś tam drobne zmiany można sobie zrobić. Let's show these new believers what Lego can do. Dobra, gdzie musimy dojechać? Reach the destination. No, no, no. Bo my na pewno pojedziemy sobie tą drogą, co oni chcą, nie? My pojedziemy po ludzku. Okej. Dobra, jeszcze raz. W sumie to nie ma to znaczenia, byśmy dojechali tam w czasie, jakbyśmy nawet pojechali dookoła, nie? Tak. Czekaj, i teraz zobaczę na mapie, gdzie będzie szybciej. Nie no, tutaj dookoła to my nie będziemy jechać, nadrabiać tyle drogi, oszalałeś? Patrz, my sobie pojedziemy tak. Tu, na miasto, tu się skręci przed miastem offroadowo, cyk, i będzie, dobrze. Oni nam każą gdzieś tam naokoło jechać. Oszalałeś? Jedziemy. My pojedziemy po ludzku, nie Alex? Teraz na miasto. Teraz offroadzik. Przez rzeczkę cip. Odpadł spoiler cip. No i pięknie. Jak prawinny człowiek, nie? Na skróty. Okej, teraz będziemy miniaczem jechać. I co? Też będziemy musieli dojechać do celu. Ja myślę, że to ostatnie story jest takie, żebyśmy po prostu całą mapę zwiedzili, nie? Dobra, tu możemy pojechać mniej więcej tak, jak oni chcą od nas. W ogóle na tej mapce te dodatkowe samochody ruchu ulicznego, to są wszystko miniacze, mini coopery. Minutę zapasu skubany, nie? Tak. Ej, w życiu trzeba sobie radzić. Wiecie, jak to jest w życiu. Owca przez płot nie przeskoczy. Ani nie przejdzie gdzieś tam, nie prześlizgnie się. Gepard przeskoczy przez płot. Wąż się prześlizgnie. I ci, co są sprytniejsi, to sobie poradzą, krótko mówiąc, nie? No. Tak. Filozofia Lucek, odcinek pierwszy. Czekaj, a czemu ja tu pojechałem? No to niezły ze mnie wąż, kurde. Pojechałem naokoło. Czekaj, a to jest jakiś las? Dobra. Choćbym ciemnym lasem coś tam wszedł, to wilka... To nieważne, już jesteśmy na miejscu. Come on, Horizon UK! Do you think we could fake driving like this? Powinieneś uczyć w szkole. Tak! Mądre słowa profesora Ludzka. Oh yeah! Dobra, jedziemy Senną. I pewnie też będziemy musieli dojechać gdzieś do jakiś ten... Rozpędzony tygrys wszystko przeleci. Tak! Chociaż przeleci to dziwne słowo. No i tu chyba będzie najlepiej jechać drogą tak, jak nam wyznaczyli tu trasę. Nie lubię tego, ale taka... Ty, zobacz, jak tutaj dookoła. Dookoła by chcieli, żebyśmy jechali, tak? Zobaczymy. Czekaj, co tu takie kręte drogi są? Co to jest? Czy my tak nie będziemy jechać?
Tu mamy drogę. Jedziemy po ludzku, nie? Zobacz, jaka ładna droga. A nie jakimiś tam krętymi nas ciągną. My sobie tu pojedziemy. Ja myślę, że tutaj chodzi o to, żeby całą mapkę sobie przejechać tymi trzema autami i tyle, nie? I żebyśmy sobie trochę pozwiedzali na tym ostatnim story. I taki jest cel tego bardziej niż to, żebyśmy tutaj gdzieś zdążyli na czas czy coś. Chociaż zobaczcie, już mam... Na 2 minuty mamy tutaj czas, a już 40 sekund jadę, nie? Więc sprytnym trzeba tutaj być, żeby tu dojechać na czas. Już mamy minutę, a do celu jeszcze kawałek drogi. Teraz patrzę, że to jest gdzieś... Tak, my tutaj nie przeskoczymy tego, tak? Mógłbym tam hopę zrobić. Na pewno jest jakiś sposób. Proszę bardzo. Minuta 16. No, na pewno nikt tam dookoła nie będzie jechał raczej, nie? Czy nie? Dobra. Zrobiliśmy i zrobiliśmy całe story w sumie. Lucek rozwala filozofię, Lucek tworzy nową. Tak. Załóż kanał profesor Lucek uczy. Tak, uczę po ludzku. Ej, co? Patrzcie, co? Co się wydarza? Ty, ja będę tak klikał, zobaczymy, czy będę miał dużo super spinów. Myślicie, że będę miał więcej, czy po prostu to się tak ładuje? No nic, zostawimy to tak. Okej. Okay. No. Co dalej? Dobra. Zobaczymy, ile będę miał super spinów. Chyba nie zdublowały mi się ani nic. Dobra, mamy nowy chyba budynek. Odblokowany. Zobaczmy. Nie, mam tylko jeden super USB. Szkoda. Cyk, 200, 400. Kurde. Już mam prawie 2000 klocków, tak? No, a czemu ja mam 1985 na 1800? Chyba dlatego, że już mam budowlę do odblokowania, do zbudowania. Wellspiny. Chyba z 15. Nie da się, niestety nie zdublowały się te wellspiny. Szkoda, nie? Ja bym nie pogardził. Dobra. Mamy jakieś kapcie. Jedziemy na chatę. Ej, dostaliśmy 300 za to aż, za ukończenie tego. O, a skoro tu już jesteśmy, to zobaczcie, mamy tutaj tą kopsalnię. I tu musimy przejechać z punktu do punktu. A ja sobie tą Ferrarkę zrobiłem tak mniej więcej na offroad. Nie? Także akurat. I cyk. Okej. Mamy taki challenge z punktu do punktu. A te samochody są bardzo niestabilne na tych wybojach. Musielibyśmy sobie po prostu jakiś terenowy samochód wziąć, nie? Żeby to było łatwiej zaliczyć. Zostałem 3 gwiazdki, czy nie? Są 3, wow! Nieźle. Dobra, jedziemy do celu. 300 klocków dostałem za ukończenie tego story. No, wiecie, trzeba było się trochę przy tym namęczyć, nie? Story jednak nie było takie krótkie.
Wydaj 8 milionów na Willspiny, to się da kupować Willspiny? Nie da się. Nie da się chyba kupować Willspiny. Coś mi łamie w koście. No, te kości się tam łamią, nie? Fajnie. Z klocku. Dobra, lecimy. Z 8 mega Willspinów to by było coś. Nawet ja kiedyś miałem dużo tych super Willspinów. Kiedyś miałem w ogóle 100, chyba 40 Willspinów z tego. Z przejechania 50 okrążeń na Goliacie, nie? O, dopiero było. Dobra, co nam się tutaj teraz pojawi? Zobaczmy. I co ta chata nam daje nowego? Daje nam... Co? Energy cells? Co to jest? Weird alien energy cells all over the valley, and we need you to smash them to cover up all evidence. But they glow in the dark, and you only see them at night. Great, good to hear. Dobra. Energy cells to są po prostu jakieś baterie energetyczne i będziemy mogli je zniszczyć tylko i wyłącznie w nocy, bo one wtedy się pojawiają.